Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Jedyne, co żeśmy wywalczyli, walcząc o inny układ poboru opłaty na autostradzie A4 w Gliwicach, to bilet zerowy. I od 2012 roku mamy bilet zerowy na obwodnicy autostradowej Gliwic z konsekwencjami takiego stanu rzeczy. Czyli Gliwiczanie nie płacą. I to jest dobra wiadomość oczywiście dla wszystkich mieszkańców Gliwic i konurbacji śląskiej. Ale wszyscy, którzy nie płacą, też muszą się zatrzymywać dwukrotnie, pobierając bilet zerowy i oddając go na bramkach. To jest również złe dla systemu, dlatego że ci podróżni, którzy nie płacą za przejazd, obciążają system. No i ten system ma tendencję do blokowania się. Stworzą się zatory. Z tego powodu w porozumieniu z Kapsch Telematics Services doszliśmy do porozumienia i 18 maja podpisana została umowa na promocję elektronicznego systemu poboru opłaty. Moim zdaniem to jest taki bardzo dobry przykład współpracy biznesu i administracji, w naszym przypadku samorządowej. Zrobiliśmy to, co można zrobić w tej sytuacji, w sytuacji ograniczeń, o których mówiłem, czyli w ramach obowiązującego systemu. Zostały rozdane dla Gliwiczan, osób zameldowanych w Gliwicach, urządzenia via auto, które umożliwiają przejazd po autostradzie A4 bez stawania na punktach poboru opłat, czyli w systemie elektronicznym. Podnoszenie bramki jest dokonywane przez urządzenie, w które wyposażony jest samochód. Dzień dobry, Andrzej Wawrzyczek. Witam w programie Z kamerą wśród ludzi. To, co przed chwilą Państwo widzieliście, to fragment konferencji prasowej prezydenta Gliwic oraz zarządcy elektronicznego systemu poboru opłat na autostradach. Konferencji, która odbyła się w poniedziałek, dotyczącej zakończenia tego etapu wydawania Gliwiczanom bezpłatnych urządzeń via auto. Przy okazji, no właśnie, 10 tysięcy urządzeń zostało do poniedziałku rozdanych, a ja dzisiaj postanowiłem sprawdzić, jak one faktycznie funkcjonują. Jedną z takich urządzeń mam zamontowane w moim samochodzie nad lusterkiem. Już za chwilę wyruszymy na autostradę i zobaczymy, jak to urządzenie działa w praktyce. Zapraszam. W tej chwili do bramek wjazdowych na autostradę w Bojkowie. No, zobaczymy, jak działa urządzenie. W tej chwili powinienem się tutaj zatrzymać, pobrać bilecik z tego urządzenia, ale to nie będzie konieczne. Słyszeliśmy ten taki pisk, to jest znaczy, że urządzenie się skomunikowało z systemem i bramka, jak widzieliśmy, stała otwarta. Udajemy się teraz w kierunku Katowic na ten duży punkt poboru opłat, tak zwana żernica. Zobaczymy, czy tam również nam się uda wyjechać. Zbliżamy się już w tej chwili do punktu poboru opłat w żernicy. Widzimy znaki na wprost obsługa manualna, w prawo obsługa elektroniczna, także musimy w tej chwili zmienić pas. Do tej elektronicznej obsługi przeznaczone są trzy bramki, jak widzimy. Dwie dla tirów i dla samochodów osobowych, jedna tylko dla samochodów osobowych. Spróbujemy skorzystać z tej. Jak widać, nie jest to tak zupełnie bezkolejkowo. Podjeżdżamy teraz pod bramkę. Czekamy na piśnięcie, jest, otwiera się bramka. Wszystko zgodnie z planem, ale pytanie, co w sytuacji, kiedy ta bramka jednak nam się nie będzie chciała otworzyć, bo takie sytuacje też się zdarzają. Takie pytanie,
co zrobić w sytuacji, kiedy zostaniemy w cudzysłowie uwięzieni na autostradzie przez system elektronicznego poboru opłat, również zadałem na poniedziałkowej konferencji. Taka padła odpowiedź. W większości przypadków, po analizie potem tego typu zdarzeń, okazuje się, że albo to urządzenie nie było źle zamontowane, albo często zdarzało się, że kierowca przypomniał sobie, że ma urządzenie, wyciągał je skądś i tam gdzieś machał, co oczywiście był poza zasięgiem anten. Ale w takiej sytuacji, jeżeli do takiego zdarzenia doszło, to oczywiście problem polega na tym, że system i cała umowa na obsługę systemu przy braku dowodu, gdzie wjechałem, czyli przy braku biletu, wymusza konieczność uiszczenia opłaty w pełnej wysokości, czyli w przypadku autostrady A4 16 zł 10 groszy, ale ponieważ my rejestrujemy w systemie wszystkie zdarzenia, więc jeżeli jest złożona reklamacja, to te pieniądze zostaną oddane. Wobec tego to jest uciążliwość, ale to nie jest tak, że próbujemy kogoś oskubać. Jeżeli by się okazało, że i takie formularze są w każdym kiosku na bramkach autostradowych, czyli jeżeli ktoś stwierdził, że ma urządzenie i to urządzenie nie zadziałało z powodu leżącego poza nim, co często nie jest do końca prawdą, bo może się okazać, że na przykład zszedł z poziomem doładowania poniżej najwyższej kwoty za przejazd i wtedy system mu nie otworzy bramki, żeby nie było sytuacji takiej, że na zjeździe nie będzie mógł tej bramki otworzyć mu również, bo nie będzie miał wystarczających środków, żeby uiścić opłatę. Więc powodów jest wiele. Ostatnio jedna z dziennikarek dzwoniła, że też miała z tym problem z otwieraniem, mimo tego, że wielokrotnie korzystała i po analizie monitoringu zauważyliśmy, że tak, podjechała tak blisko samochodu, który był przed nią, że przejechała za nim i jej transakcja wjazdowa nie została zarejestrowana. Generalnie tam jest czerwone światło, które pokazuje, że nie wolno mi wjechać, ale często się zdarza, że ludzie przejeżdżają za kolejnym samochodem, bo wystarczająco długo jest otwarta bramka, żeby przejechał. Zwłaszcza w przypadku samochodu osobowego. Ciężarówki jeżdżą, mają znacznie większą bezwładność i wtedy nie była zarejestrowana transakcja wjazdowa tej pani. Wobec tego przy braku transakcji wjazdowej nie można było zamknąć tej transakcji i był problem z otwarciem szlabanu. Więc powodów jest więcej, ale nawet jeżeli powód jest po naszej stronie, to znaczy, zwłaszcza jeżeli jest po naszej stronie, to reklamacja złożona natychmiastowo rozwiązuje sprawę. Montaż i nieprzestrzeganie informacji o tym, że nie powinienem wjechać, to jest główny powód po naszej analizie tego typu reklamacji. Czasami się zdarza, że ktoś ma metalizowaną szybę i wtedy musiał mieć inne urządzenie niż to urządzenie, ale to jest dość rzadkie. Nasz test zakończył się pełnym sukcesem. Mieliśmy tylko odrobinę pecha akurat na pasie, z którego chciałem skorzystać. Trafił się ktoś, kto uiszczał opłatę gotówką, mimo że nie powinien tam się znaleźć. Organizatorzy całej akcji, pomysłodawcy również przekonują, że zakończyła się sukcesem. Specjalne obliczenia dowodzą, że zatory przy bramkach skróciły się nawet trzykrotnie. Proszę Państwa, oczywiście okres miesiąca to jest trochę krótki okres, żeby podsumować, jaki jest efekt tych naszych działań, ale chcę powiedzieć, że jest on zauważalny. Kiedy porównamy na przykład czerwiec do czerwca zeszłego roku, przyjmując podobny model ruchu, przy niewielkim wzroście ruchu, bo ruch na całej autostradzie A4 czerwiec do czerwca wzrósł o 3%, na autostradowej obwodnicy Gliwic o 0,5%. Można przyjąć, że pewnie jakiś wpływ uruchomienia w międzyczasie średnicówki spowodował, że ten model się nieco zmienił, ale dalej mówimy o bardzo dużych ilościach pojazdów i co zauważyliśmy, że o 44% wzrosła liczba transakcji z wykorzystaniem Via Auto, czyli o 44% wzrosła ta liczba transakcji z wykorzystaniem tego rozwiązania, które wspólnie promowaliśmy. W jaki sposób się to przełożyło na coś, co jest najbardziej jakby zauważalne przez użytkownika? Oczywiście dla nas jest zauważalne, że mniej biletów wydaliśmy o 14%, co oznacza, że oczywiście czas obsługi się skrócił, ale pomimo tego, że dalej tworzą się zatory na obwodnicy Gliwic, a wynika to chociażby z tego, że plac poboru opłat w Żernicy jest niedostosowany do tego poziomu ruchu, jaki jest. Oczywiście poziom niedostosowania byłby jeszcze bardziej wyraźny, gdybyśmy tu mieli do czynienia z autostradą koncesyjną, gdzie jest jedynym sposobem poboru opłat jest system manualny. Pamiętajmy o tym, że tam jednak system elektroniczny, wszystkie ciężarówki przejeżdżają w systemie elektronicznym, czyli przepustowość tego placu poboru jest wyższa niż
niż w przypadku placu poboru tylko i wyłącznie obsługiwanych manualnie, ale one i tak są niedopasowane, w związku z tym co jakiś czas, tak naprawdę średnio dwa razy dziennie, tworzą się tam zatory. Ale co jest istotne? Średni czas zatoru z czerwca z zeszłego roku, kiedy poziom wykorzystania rozwiązań via auto i systemu elektronicznego był niższy, wynosił 34 minuty. W tej chwili to jest 12 minut, czyli prawie trzykrotnie skrócił się czas stania w zatorze, jeżeli ten zator się pojawia. Ale pojawia się, jak powtarzam, przy tych falach porannych i popołudniowych, ale w znacznie mniejszym natężeniu. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na to, co w tej chwili dzieje się na bramkach, które widać za moimi plecami, to widzimy, że te kolejki nie są bardzo duże. Czeka się w nich dosłownie parę chwil, a sytuacja ma ulegać stopniowej dalszej poprawie, ponieważ operator elektronicznego poboru opłat ma w planie rozdać kolejnych 5 tysięcy urządzeń, które trafią tym razem już do rąk nie mieszkańców Gliwic, ale mieszkańców powiatu gliwickiego, a więc na przykład do mieszkańców Knurowa, który z tego miejsca, w którym się obecnie znajduje, no, oddzieli mnie od niego dosłownie niewiele więcej jak kilometr. Także oni też są żywotnie tym zainteresowani i będą mogli w posiadanie takich urządzeń wejść. Nie mogę podać w tej chwili szczegółów, kiedy to się rozpocznie, ale jesteśmy gotowi jako Kapsz, jako operator systemu, kontynuować tę akcję. Biorąc pod uwagę komentarze również i tych, którzy tu przychodzili po urządzenie, okazało się, że są z powiatu, w związku z tym nie obejmuje ich ta akcja, jak i również komentarze, które śledziliśmy w internecie internautów, którzy mówią, no dobrze było, żebyśmy mogli z tego korzystać, mieszkając w powiecie gliwickim i jeżdżąc tymi samymi zjazdami, z którymi jeżdżą mieszkańcy Gliwic. I akcja będzie kontynuowana. Szczegóły zostaną Państwu przedstawione wtedy, kiedy je uzgodnimy ze starostwem, ale chcę powiedzieć, że nie pozostawimy powiatu bez tego rozwiązania, z jakiego mogą korzystać w tej chwili i odczuwać jego skutki mieszkańcy Gliwic. Wobec tego zakładamy, że ta uciążliwość przejazdu przez place poboru opłat z tych 12 minut średniego zatoru jeszcze się zmniejszy na skutek wprowadzenia kilku tysięcy, zobaczymy ile tego będzie, urządzeń do powiatu. Jednocześnie chcę powiedzieć, że ta akcja gliwicka odbiła się tak dużym echem w całej Polsce, że to w zasadzie to będzie przygotowanie jutrzejszej konferencji prasowej podsumowującej 5 lat istnienia systemu, ale rozpoczniemy również dość dużą promocyjną akcję ogólnopolską rozwiązań via auto, zakładając, że urządzenia na razie będą mogły być wykorzystywane na dwóch autostradach, czyli A4 i A2 Konin-Stryków, na tych odcinkach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie dojdzie również jednak do rozmów pozwalających na wykorzystywanie tego rozwiązania na autostradach koncesyjnych, tak żebyśmy mieli jeden spójny system poboru opłat i mieli przyjemność przejazdu autostradą, a nie problemy z oczekiwaniem na placach poboru. Dziękuję bardzo za uwagę. To już wszystko na dzisiaj. Zapraszam na kolejne odcinki w następnych tygodniach. Do widzenia. Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.